ponieważ jak tutaj zostało wspomniane, ja jestem z wykształcenia biblistą. Sięgnijmy do kilku fragmentów Biblii, aby powiedzieć na temat przebaczenia, myślę, że tak bardziej praktycznie. Już na 2 wieki przed Chrystusem starożytny mędrzec, filozof, podróżnik, pisarz zarazem, człowiek o imieniu Syrach w swojej księdze postawił takie pytanie. Jeśli człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Jeśli człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jak może szukać uzdrowienia u Boga? I kochani, kiedy przewracamy karty Ewangelii, to natrafić możemy na taki bardzo charakterystyczny rys działalności Pana Jezusa. Jezus przebacza i uczy przebaczać. Do człowieka sparaliżowanego, zanim go uzdrowił, powiedział: synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. Kobiecie cudzołożnej powiedział: ja cię nie potępiam. I był na tyle delikatny, że nie chciał jej zawstydzić, nie patrzył jej w oczy, ale pochylił się i pisał palcem po ziemi. Biednemu Piotrowi tłumaczył, że przybaczać należy 77 razy, czyli w języku biblijnym oznacza to zawsze. Kiedy uczył nas modlitwy, mówił: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze, przebacz nam, tak jak i my przebaczamy naszym winowajcom. Później to swoje nauczanie o przebaczeniu wprowadził w życie z drzewa krzyża, gdy modlił się za swoich oprawców: Ojcze, przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus przebacza i uczy przebaczać. Rozpocznijmy tę dzisiejszą refleksję, kochani, właściwie cały dzień, z takim pytaniem, co to znaczy przebaczyć, dokładnie tak, jak uczy tego Jezus. Czy przebaczenie oznacza, że mamy być ludźmi naiwnymi? Czy to oznacza, że mamy pozwalać siebie krzywdzić? Pozwalać, aby ktoś wyrządzał nam zło bez żadnej reakcji na to? Czy przebaczyć to znaczy zapomnieć? Myślę, że tutaj każdy z nas tę odpowiedź już zna. Trudno jest zapomnieć wyrządzoną krzywdę, zwłaszcza że tak zwana pamięć emocjonalna jest w każdym człowieku bardzo silna. Więc przebaczenie na pewno nie jest zapowiedzią. Co to więc znaczy przebaczyć tak, jak uczy nas Jezus? Tutaj widzę państwa kołodziejów, którzy będą mówić o takich etapach w tym procesie przebaczania. Dlatego ja chciałbym bardziej skoncentrować się nie tyle na etapach, co na pewnych krokach, które wcale nie muszą występować w takiej kolejności, w jakiej będę je przedstawiał. Więc nie muszą to być jakieś etapy, ale właśnie pewne aspekty przebaczenia. Pierwszy krok, aby przebaczyć drugiemu człowiekowi wyrządzoną nam krzywdę, tak sobie przynajmniej ja to myślę i tak tego doświadczam, to uświadomienie sobie faktu, że Bóg przebaczył mi. Zupełnie za darmo, choć na to nie zasługuje. Aby przebaczyć drugiemu, to takim gruntem, podstawą jest świadomość: Pan Bóg przebacza mi moje grzechy, moje winy, choć zupełnie na to nie zasługuje. Jesteśmy niedaleko Wrocławia, pewnie wielu z was, kochani, przyjechało też z Wrocławia. To właśnie tam, na Politechnice Wrocławskiej, lata temu studiowała Wanda Rutkiewicz. Kobieta, która, wiemy, na zawsze pozostała w górach, która mawiała, że są w górach takie przepaści, których jeden człowiek nie będzie w stanie pokonać. Potrzebny jest ktoś drugi, kto poda mu linę. Otóż myślę, że te słowa Wandy Rutkiewicz mogą być takim dobrym komentarzem do tego, co mówi Bóg w Starym Testamencie przez proroka Izajasza. Wasze grzechy wykopały przepaść pomiędzy mną a wami. Grzech rzeczywiście buduje przepaść pomiędzy człowiekiem a Bogiem i to przepaść tak wielką, że człowiek czasem o własnych siłach sam nie będzie w stanie nigdy jej pokonać. Jeżeli mamy do czynienia, jak uczy nas teologia, z tak zwanym grzechem ciężkim, śmiertelnym, człowiek nigdy nie jest w stanie pokonać tego problemu i na nowo nawiązać kontaktu z Bogiem. Musi przyjąć od Boga przebaczenie. Otóż Bóg nie tylko podaje linę nad tą przepaścią. Bóg buduje pomost. Tym pomostem jest oczywiście krzyż Jezusa i każdy, kto chwyci się wiarą tego, co dokonało się na krzyżu, może otrzymać przebaczenie grzechów.
Kiedyś pamiętam w jednym z wrocławskich kościołów, w Kościele Chrystusa Króla, wisiał taki napis nad głównym ołtarzem, właśnie dotyczący osoby Jezusa Chrystusa jako króla, ale co ciekawe wzięty z Księgi Mądrości Syracha, od której rozpoczęliśmy tę refleksję. I ten napis głosił: Bóg dał mu mądrość i bardzo wielką roztropność i serce szerokie jak piaszczyste wybrzeże morskie. Rzeczywiście Jezus ma serce szerokie, tak szerokie, że giną w nim wszystkie nasze grzechy. Za każdym razem, gdy je wyznajemy, Bóg przyjmuje to nasze wyznanie jak drogocenny klejnot i przytula nas do swojego serca właśnie w takim darze przebaczenia. I myślę, że świadomość tego, że każdy z nas upada, grzeszy, ale przychodzimy do Boga z pokorą i doznajemy przebaczenia, jest absolutną podstawą do tego, aby zacząć w ogóle rozmowę na temat przebaczenia drugiemu człowiekowi krzywdy, którą nam wyrządził. I z taką świadomością możemy mówić o drugim kroku. Tym drugim krokiem jest decyzja o przebaczeniu. Myślę, że to jest zupełnie fundamentalna rzecz, taka najbardziej podstawowa. Przebaczenie nie jest emocją, ale jest decyzją. Decyzją mojej woli, bardzo często podejmowaną wbrew emocjom czy wbrew uczuciom. Nie wiem, czy Państwo Gajnowie tutaj są, pewnie tak, przynajmniej wczoraj byli. O, witamy serdecznie. Ja się chcę usprawiedliwić, czy nie jestem psychologiem. Dlatego to... A to tym lepiej, od razu swobodniej się czuję. Dlatego, kochani, to, co teraz chcę powiedzieć, jest właśnie nie poparte jakąś wiedzą psychologiczną, ale po prostu doświadczeniem z konfesjonału. Przebaczenie jest decyzją, a nie jest uczuciem czy emocją. Psychologowie pewnie też rozróżniają pomiędzy emocjami i uczuciami. Bardzo często jest to decyzja podjęta wbrew emocjom. Mówię o tym dlatego, że często można spotkać taką postawę, ludzie myślą, przebaczyć to polubić kogoś, kto wyrządził mi zło. Przebaczyć to mieć pozytywne emocje wobec kogoś, kto mnie krzywdzi. Popatrzmy, że to niemal czasem jest zupełnie niemożliwe. Zwłaszcza wtedy, gdy nie chodzi o sytuację, która na przykład miała miejsce lata temu, ale ktoś na co dzień jest zmuszony pracować na przykład z osobą, przy jednym biurku siedzi, która nie liczy się z Bożym prawem, nie liczy się z Panem Bogiem, tylko szuka okazji, aby jakoś dopiec nam złym słowem, aby jakoś być uszczypliwym. Emocjonalnie nie można lubić kogoś takiego. Jezus jednak wzywa do przebaczenia. No, chyba, że ktoś lubi kogoś takiego, to taka postawa nazywa się swoistym masochizmem i to można leczyć, prawda? Jak ktoś lubi, jak ktoś zadaje mi ból. Ale tak normalnie człowiek tego nie lubi. I Jezus więc nie nakazuje polubić osoby, która mnie krzywdzi, ale zachęca do przebaczenia i do miłości wobec takiej osoby. Przebaczenie jest więc decyzją wbrew moim uczuciom czy też emocjom wobec tej osoby. Tu przychodzi mi na myśl wydana po raz kolejny nie tak dawno w Polsce bardzo piękna książka zatytułowana Bezpieczna kryjówka. Nie wiem, czy ktoś z Was, drodzy, trafił na nią. Autorka zmarła niedawno, już bardzo podeszła w latach. Jest nią holenderska pisarka Cornelia ten Boom. Corrie ten Boom, która w czasie, gdy rozpoczęła się II wojna światowa, była wtedy bardzo młodą dziewczyną i w jej domu w Amsterdamie jej rodzice, ona również, ukrywali Żydów. I tak się stało, że pewnego razu Niemcy odkryli tę kryjówkę u nich na poddaszu. Cornelia i jej siostra zostały wywiezione do obozu w Ravensbrück. Tam jej siostra Elisabetta zginęła. Cornelia natomiast została uwolniona przez wojska amerykańskie. I kiedy wyjeżdżała z tego obozu, pomyślała sobie, że nigdy więcej nie chce wrócić do Niemiec, do tego kraju, który zadał tak wielką ranę w jej sercu, całą jej rodzinie nie również. Wróciła więc do Holandii, zaczęła odbudowywać swoje życie
I po latach, gdy była już bardzo znaną pisarką, Uniwersytet w Monachium zaprosił ją na wykład. Pomyślała sobie, ponieważ minęło już tyle czasu od wojny, pojadę. Kiedy pojechała po jej wykładzie, podszedł do niej starszy mężczyzna i powiedział tak, byłem jednym z oprawców w obozie, w którym zginęła pani siostra. I wyciągnął do niej rękę. Kornelia opowiada w tej biograficznej powieści, Bezpieczna kryjówka, że od razu, w jednej sekundzie, w jej sercu pojawiła się taka wręcz nienawiść, złość, gniew. Pomyślała, może to on bezpośrednio jest odpowiedzialny za śmierć mojej siostry. I stała tak przez chwilę, nie wypowiadając ani jednego słowa, a później podjęła decyzję. Podjęła decyzję o przebaczeniu. I kiedy podała mu dłoń, to opisuje, że ta cała fala nienawiści w jednej chwili z niej opadła i poczuła tylko jedno, wielką litość dla tego starszego człowieka. Pomyślała sobie, tak naprawdę to on jest nieszczęśliwy. To on musi żyć ze świadomością, że zabierał życie innym ludziom, zabijał innych. To on jest godzien litości i współczucia. Popatrzmy więc, najpierw została podjęta decyzja wbrew emocjom, a dopiero później te emocje czy uczucia zaczęły się zmieniać. Ta decyzja o przebaczeniu, o której mówimy, że jest, wydaje mi się, najistotniejszym krokiem, czasem musi przybrać bardzo radykalną formę. Radykalną to znaczy taką. Tutaj znowu sięgnę do Biblii, do 18 rozdziału Ewangelii Mateusza. Popatrzmy, jak Jezus mówi o tak zwanym upomnieniu braterskim. Najpierw idź i pojednaj się z twoim bratem, porozmawiaj z nim. Jak to nie skutkuje, weź ze sobą jednego świadka, dwóch świadków, trzech, a dopiero później donieś Kościołowi, a jeśli i to nie pomoże, niech ci będzie jak poganin. To już znak, że inaczej mamy traktować w tym procesie przebaczania tych, którzy przyznają się do wspólnoty z Jezusem, a pogan. Mianowicie, jeżeli ktoś jest blisko Jezusa, jeżeli ktoś deklaruje, że stara się żyć blisko Boga, to przebaczenie polega właśnie na takiej próbie mediacji, porozmawiania, wyjaśnienia. Idź i upomnij go w cztery oczy, mówi Jezus. I dopiero za którymś razem, gdy to nie działa, niech ci będzie jak poganin. Poganom trzeba przebaczać, ale nie ma sensu rozmawiać na temat wyrządzonego zła, ponieważ oni mają zupełnie inne podstawy i bardzo trudno jest dojść często do jakichś wspólnych konkluzji. Ale co mam na myśli, teraz mówiąc o tym upomnieniu braterskim? To przebaczenie polega na tym, że próbujemy wyjaśnić zaistniałą sytuację niezgody, sporu, waśni, ale kiedy to nie przynosi efektu, a często tak jest, że ta druga osoba wcale się nie będzie przejmować za bardzo tym, że chcemy jakoś na nowo nawiązać kontakt, to Jezus mówi, niech ci będzie jak poganin. A to oznacza, że przebaczenie w takim wypadku po podjęciu próby porozumienia, która nie przynosi efektu, polega na zamilknięciu na temat wyrządzonego mi zła. Przebaczyć w takim wypadku to jakby powiedzieć osobie, która mnie skrzywdziła, nie będę już o tym rozmawiał ani z tobą, ani z innymi ludźmi, co najwyżej z Panem Bogiem na modlitwie. Bo inaczej nie ma możliwości przerwania tego łańcucha zła. Czyli czasem decyzja o przebaczeniu polega po prostu na decyzji o zamilknięciu na temat wyrządzonej mi krzywdy. Wyciągam z tego mądre wnioski, ale nie opowiadam tego innym ludziom, ani też tej osobie, która mnie skrzywdziła, jeżeli wiem, że to nie przyniesie pożądanego rezultatu. Trzecim takim aspektem, po tym, żeby uświadomić sobie fakt, że Bóg przebaczył mi, po podjęciu decyzji o przebaczeniu, mamy taki trzeci krok, czy aspekt przebaczenia, jakim jest modlitwa. Modlitwa za ludzi, którzy wyrządzili mi zło. I kochani, tutaj myślę sobie tak, że każdy z nas pewnie postawi sobie pytanie, w jaki sposób się modlić za takie osoby, co to znaczy się modlić, albo jak długo. Myślę, że takim pierwszym dobrym znakiem owocu modlitwy za osobę, które nas skrzywdziły,
jest właśnie zmiana naszego takiego emocjonalnego nastawienia wobec tych ludzi. Kiedy zamiast w pierwszym odruchu, gdy myślę o nich, zamiast takiej myśli gniewu, złości, zaczynam myśleć właśnie o litości i o współczuciu wobec takiego człowieka. Kiedy przychodzi mi na myśl ta osoba i zamiast gniewu z powodu wyrządzonego mi zła, zaczynam myśleć, ta osoba godna jest współczucia. To dobry znak. To znaczy, że ta modlitwa dokonuje we mnie przemiany. Bo popatrzmy, jeśli ktoś nie potrafi żyć inaczej, jak tylko krzywdząc innych, jak tylko zadając ciosy na lewo i prawo, to znaczy, że tak naprawdę ta osoba sama czuje się pewnie skrzywdzona, niekochana, odrzucona, doświadcza takiego stanu, przed którym się broni. I to, że zadaje rany na lewo i prawo, jest pewnie taką jej próbą obrony przed tym, co myśli, że ją zaatakuje. I taka osoba godna jest litości, współczucia i wyciągniętej ręki. I to właśnie dzieje się, gdy modlimy się za tych, którzy wyrządzili nam zło. Akurat tak się składa, szczęśliwie i nieszczęśliwie, że jako Polacy nie musimy daleko szukać przykładów ludzi, którzy w taki właśnie sposób postępowali. Popatrzmy, przypomnijmy sobie na przykład tę migawkę, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II wchodzi do celi Ali Akczy. Pierwsze słowa, które powiedział, brzmiały: długo modliłem się za ciebie. I później już wyproszono kamery, była to prywatna rozmowa, ale to pierwsze zdanie zostało zarejestrowane. Długo modliłem się za ciebie. Prawda? Ojciec Kolbe w celi swojej śmierci modli się za tych, którzy odebrali mu życie. Ksiądz Jerzy Popiełuszko co miesiąc na mszach za ojczyznę modlił się za tych, którzy później odebrali mu życie. I to jest właśnie ten moment przynoszenia do Pana Boga osób, które mnie skrzywdziły. Przynoszenia z takim wyrozumiałym sercem, które nie koncentruje się już na ranie, jaka została mi zadana, ale właśnie na tym, że tak naprawdę to te osoby potrzebują pomocy, potrzebują naszego wsparcia i naszej modlitwy. Jest wreszcie, kochani, taki czwarty aspekt przebaczenia. Mianowicie powiedzieliśmy, że przebaczenie jest decyzją, czyli jednorazowym aktem, ale w decyzji tej trzeba wytrwać. I to już jest postawa przebaczenia. Nie wystarczy raz podjąć tę decyzję i koniec, ale w tej decyzji trzeba wytrwać. Popatrzmy, wróćmy do 18 rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus opowiada tę przypowieść o nielitościwym dłużniku. Pewnemu człowiekowi darowano olbrzymią sumę pieniędzy, on sam jednak nie był w stanie darować małej kwoty swojemu współsłudze i został za to wtrącony do więzienia. Jezus kończy tę przypowieść takimi słowami: podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swojemu bratu. Tak sobie czasem myślę, czyżby Pan Bóg był taki małostkowy, że podjął taką decyzję, taką zasadę wystawił: nie przebaczę ci, jeśli ty nie przebaczysz serca swojemu bratu. Oczywiście nie. Pan Bóg ma wielkie serce i zawsze gotowy jest przebaczyć, ale kłopot w tym, że to my nie jesteśmy w stanie przyjąć Bożego przebaczenia, jeśli nie przebaczymy drugiemu człowiekowi. Po prostu nasze serce jest już zajęte. Nie możemy w pełni przyjąć Bożej przebaczającej miłości, bo w naszym sercu kryje się gniew czy złość wobec drugiego człowieka. Kiedyś święta Teresa porównywała to do takiej bardzo prostej sceny. Rozmawiała ze swoimi współsiostrami w klasztorze i gdy mówiła o przebaczeniu, to brała kubek z wodą i mówiła: która z was chciałaby się z tego kubka napić soku? Musi najpierw opróżnić kubek, wylać wodę i nalać soku. Tak samo jest z naszym sercem, mówiła. Jeśli chcemy w pełni przyjąć Bożą miłość i Boże przebaczenie, to trzeba najpierw z tego serca wyrzucić złość, gniew wobec drugiego człowieka. Dopiero wtedy będziemy w stanie w pełni doświadczać Bożej miłości i Bożego przebaczenia. Bo tak naprawdę brak przebaczenia bardzo często zupełnie nie dotyka osoby, która nas skrzywdziła.
ale niszczy nas samych od wewnątrz. Brak przebaczenia najpierw podkopuje w ogóle zaufanie do ludzi. Coraz trudniej nam zaufać, coraz trudniej nawiązać autentyczne więzy przyjaźni, miłości, a ostatecznie też brak przebaczenia drugiemu zamyka nas na relacje z Panem Bogiem. Czyli krótko mówiąc, nie warto nie przebaczać. Nie warto nie przebaczać, bo w ten sposób wyrządzamy krzywdę samemu sobie. I to są, kochani, takie cztery aspekty przebaczenia. Uświadomić sobie fakt, że Bóg przebaczył mi, podjąć decyzję o przebaczeniu, nawet wbrew moim emocjom, modlić się za osoby, które mnie skrzywdziły i wytrwać w postawie przebaczenia. To są cztery aspekty przebaczenia w takiej naszej codzienności, w relacjach, w których żyjemy. Ale chciałbym jeszcze, mamy chwilkę czasu, powiedzieć o dwóch innych kwestiach związanych z przebaczeniem. Może pierwszą rozpocznijmy tak troszkę romantycznie. Kiedyś udało mi się, wyobraźcie sobie, dotrzeć na Grenlandię. Z Islandii, z Reykjaviku. Samolot tam leci chyba z 3 godziny i lądujemy na takich białych połaciach śniegu. Bardzo piękny krajobraz. To był lipiec. Niewielka wioska, która nazywa się Kulusuk na południowo-wschodnim wybrzeżu Grenlandii. Otóż tam w tej wiosce zobaczyłem drewniany kościół protestancki. I co było ciekawe, naokoło kościoła był cmentarz, ale na tym cmentarzu spod śniegu wyrastały krzyże i na żadnym z nich nie znalazłem tabliczki z napisem, kto tutaj spoczywa. Ani imienia, ani nazwiska. Tak pewnie nawet gdybyśmy byli w takiej sytuacji, to mielibyśmy kłopot z odróżnieniem, gdzie spoczywają nasi bliscy zmarli. Który to krzyż? Później w rozmowie z pastorem wyjaśnił mi, dlaczego tak się dzieje. Otóż Inuici, bo nie lubią Eskimosi, jak się na nich mówi Eskimosi, tylko Inuici, twierdzą, że mają takie trochę pomieszane te swoje wierzenia chrześcijańskie z takimi swoimi troszkę ludowymi przekonaniami. Mianowicie od chwili pogrzebu danej osoby starają się nie wypowiadać jej imienia. Nawet gdy rozmawiają o tej osobie, która odeszła już na drugi brzeg, to nie wypowiadają jej imienia, bo myślą, że w ten sposób zatrzymują ją tutaj na ziemi i nie pozwalają odejść do Pana Boga. To takie ludowe przekonanie, które pewnie nie ma wiele wspólnego z głęboką teologią, ale rzeczywiście ono się tam zakorzeniło w niektórych rejonach Grenlandii. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy sięgamy do kart Ewangelii i natrafiamy na słowo przebaczyć, po grecku ono brzmi afiemi, to słowo przebaczyć, afiemi, ma kilka znaczeń. I zupełnie podstawowym, pierwszym, jeszcze przed przebaczeniem, jest znaczenie uwolnić kogoś, puścić kogoś wolnym albo pozwolić odejść. Tak jak właśnie mieszkańcy Grenlandii pozwalają odejść tym zmarłym. Przebaczyć to pozwolić odejść. I myślę, że tutaj, gdy sięgniemy do takiej etymologii tego greckiego słowa, to odkrywamy kolejną twarz przebaczenia. Czasem tak jest, że zadana nam krzywda jak cierń tkwi gdzieś w naszym sercu. I przebaczyć to po prostu wyjąć ten cierń i pozwolić mu odejść. To pozwolić odejść z naszych myśli tym osobom, które nas skrzywdziły. To znaczy nie koncentrować się ciągle na tych osobach, że wyrządziły nam zło, na krzywdzie, którą doznaliśmy. Uwolnić to, uwolnić swój umysł i uwolnić swoje serce. I tę formę przebaczenia możemy praktykować również, właśnie o tym chcę powiedzieć, wobec osób, które już od nas odeszły, których już pośród nas nie ma. Czasem tak jest, że im starsi jesteśmy, to więcej mamy takich sytuacji, że żyliśmy blisko kogoś, kogo Pan Bóg już powołał do wieczności i te relacje czasem były trudne. Ale jest w Biblii taka księga, pewnie najpiękniejsza księga. Co ciekawe, w Biblii znalazła się księga, w której ani razu nie pojawia się słowo Bóg.
to Księga Pieśni nad Pieśniami. I to właśnie tam pada ta piękna zasada. Miłość silniejsza jest niż śmierć. Skoro miłość silniejsza jest niż śmierć, to znaczy, że możemy tą naszą przebaczającą miłością objąć także tych, których już pośród nas nie ma. Pozwolić im odejść właśnie do Boga, do wieczności. I pięknym przykładem czy formą takiego przebaczenia jest po prostu nasza modlitwa za zmarłych. Modlitwa w ich intencji o wieczne szczęście, o wieczne zbawienie. Możemy więc naszą przebaczającą miłością sięgnąć nawet do tego drugiego świata. I to myślę, że też jest bardzo istotny aspekt przebaczenia. I wreszcie ostatnia rzecz, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, może dla niektórych, dla mnie najtrudniejsza, to przebaczenie sobie samemu. Czasem tak jest w życiu, że wyrządziliśmy jakieś zło, podjęliśmy jakąś niemądrą decyzję, zachowaliśmy się źle. Często bywa tak, że ta decyzja później rzutuje na długie lata, czasem na całe nasze życie. I żałujemy, że tak się stało i trudno nam pogodzić się z samymi sobą. Trudno nam przebaczyć samemu sobie, jeżeli można użyć takiego sformułowania. Otóż może sięgnijmy do pierwszego listu świętego Jana. Już w pierwszym rozdziale święty Jan pod koniec swojego życia. Święty Jan jest o tyle geniuszem, że wiemy, że był najmłodszy spośród apostołów. Jako jedyny zmarł śmiercią naturalną, nie został męczony. Zmarł pod koniec pierwszego wieku, gdy taki Jan stał pod krzyżem Jezusa. Mógł nie mieć nawet jeszcze 20 lat, kiedy więc odchodził z tego świata około 90 roku. Był już człowiekiem w podeszłym wieku i miał przynajmniej 60-70 lat na bardzo głęboką refleksję nad tymi 3 latami, które spędził przy boku Jezusa, jeszcze jako młody chłopak. I ta bardzo długa 70-letnia, być może nawet refleksja, zaowocowała tym, że jego Ewangelia przesycona jest symboliką, ale również w listach zawiera bardzo głębokie prawdy w bardzo prostych zdaniach. I właśnie w pierwszym liście, już w pierwszym rozdziale mówi tak, jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeżeli wyznajemy szczerze, z żalem, Bóg nam przebacza. A skoro tak, skoro Bóg przebaczył nam grzechy, to znaczy, że my sami nie musimy już do nich wracać, nie musimy już tego rozgrzebywać w naszej pamięci, z naszej przeszłości, bez względu na to, jaka była niemądra. Trzeba nam po prostu wysnuć mądre wnioski, wyciągnąć mądre wnioski, ale nie sprawiać, żeby nasza przeszłość pogrążała nas w jakimś błocie, żeby podcinała nam skrzydła, żeby nie pozwalała nam w dalszym ciągu się rozwijać. Jeżeli oddajemy całą naszą przeszłość w ręce naszego kochającego, miłosiernego Ojca, On odpuści nam nasze grzechy i oczyści nas wszelkiej nieprawości. A skoro tak, to znaczy, że Bóg nas uwalnia. I trzeba z tej przeszłości wysnuć mądre wnioski, ale mądrze żyć chwilą obecną. Mądrze żyć teraźniejszością w otwarciu na przyszłość. Jest taka bardzo ciekawa scena w 3 rozdziale Księgi proroka Zachariasza. Ten 3 rozdział Zachariasza rozpoczyna się opisem takiej wizji. Posłuchajmy. Pan ukazał mi arcykapłana Jozuego, który stał przed aniołem pańskim, a po jego prawicy stał szatan, oskarżając go. Anioł pański tak przemówił do szatana. Pan zakazuje ci tego, szatanie. Zakazuje ci tego Pan, który wybrał Jeruzalem. Jozue, stojący przed aniołem, miał szaty brudne. Zwrócił się anioł do tych, którzy stali przed nim. Zdejmijcie z niego brudne szaty. Do niego zaś rzekł, patrz, zdejmuję z ciebie całą twoją winę i przyodziewam cię szatą wspaniałą. Mamy arcykapłana, który stoi przed aniołem pańskim w brudnych szatach, co jest oczywiście symbolem jego grzechu i winy.
a szatan stoi przed nim i wciąż go oskarża. Wtedy Bóg mówi, Pan zakazuje ci tego. Zdejmuję z ciebie twoją winę i przyodziewam cię szatą wspaniałą. Kiedy Bóg przebacza nam grzechy, przyodziewa nas nową, wspaniałą szatą i od tego momentu zakazuje szatanowi oskarżać nas. Jeżeli więc wstajemy od krat konfesjonału i przyjmujemy Boże przebaczenie, to wszelkie oskarżające nas myśli, które przychodzą nam później do głowy, nie pochodzą od Pana Boga. I wtedy Bóg bardzo wyraźnie mówi do szatana, zakazuje ci go oskarżać. Czasem, tak trochę z uśmiechem, gdy prowadzę rekolekcje z dzieciakami i mówimy o spowiedzi, to na kartce papieru czarnym flamastrem wypisujemy różne grzechy, jakie dzieciaki popełniają. Jedna dziewczynka powiedziała, otrułam kolegę. Mówię, wow, przeżył. A co się stało? Dałam mu starą gumę do rzucia. Więc mamy różne grzechy i później opowiadamy o tej spowiedzi, co się dzieje. Dzieciaki oczywiście mówią, że Pan Bóg nam przebacza i wtedy publicznie drzemy tę kartkę. Prawda? Drzemy, te grzechy zostały zniszczone, tak jakby ich nigdy nie było i wyciągamy zupełnie nową, czystą kartkę, którą możemy zapisać dobrymi uczynkami. Prawda? Właśnie to dokonuje się w sakramencie pojednania. Bóg całkowicie wymazuje tę naszą grzeszną przeszłość w sensie winy. Zmazuje naszą winę, tak jak mamy tutaj w księdze proroka Zachariasza i przyodziewa nas szatą wspaniałą. Chodzi więc o to, aby nasza przeszłość, nasze nawet złe, grzeszne czyny, które są za nami, nie powodowały tego, abyśmy nie potrafili teraz rozwijać się i dążyć ku Panu Bogu. Wręcz odwrotnie, to one mogą stać się pomocą do naszego dalszego rozwoju. Wiemy, że żadne zło od Pana Boga nie pochodzi. Od Pana Boga nie pochodzi cierpienie, nie pochodzi choroba, nie pochodzi wypadek. Pożar tu wczoraj był w Świdnicy, słyszałem wieczorem w wiadomościach. Żadne zło, wszystko to, co jest złe, co jest grzechem, co jest śmiercią, co jest bólem, chorobą, pojawiło się na świecie po grzechu pierwszych rodziców jako konsekwencja tego pierwszego złamania przyjaźni pomiędzy człowiekiem i Panem Bogiem. Całe zło jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców i ono od Boga nie pochodzi. Bóg tego nie chce. Bóg właśnie po to przyszedł, aby nas z tego wszystkiego wyzwolić. Ale kochani, Pan Bóg jest w swojej mądrości tak niesamowicie wspaniałomyślny, że nawet to, czego nie chce i co od Niego nie pochodzi, może obrócić ku naszemu dobru w myśl tej zasady, którą święty Paweł wypowiada do mieszkańców Rzymu. Ludziom miłującym Boga wszystko służy ku dobremu. Albo w innym przekładzie, Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. To greckie panta, wszystko, oznacza również rzeczy złe. Bóg nie chce naszych chorób, cierpień. W niebie wszyscy będziemy zdrowi, więc wolą Pana Boga jest uzdrowienie. Ale Bóg z choroby, z cierpienia może wyprowadzić dobro, czego mamy świadectwa w życiu w bardzo wielu świętych. I skoro wszystko, to również nasz grzech, nasza wina, nasza słabość. Bóg oczywiście nie chce naszego grzechu, ale jeżeli go miłujemy, ludziom miłującym Boga, wszystko służy ku dobremu. Jeżeli miłujemy Boga, to nawet z naszych upadków, z naszych słabości i grzechów Bóg może wyprowadzić dobro, przebaczając nam, pokazuje nam jednocześnie pewne dziedziny naszego życia, w których potrzeba pracy i dzięki temu wzrastamy duchowo. Tak więc nawet doświadczenie grzechu i upadku może posłużyć ku naszemu duchowemu rozwojowi. Ważne jest więc to, aby mieć taką świadomość, że doświadczenie grzechu przed Panem Bogiem i przyjęcie przebaczenia jest czymś uwalniającym nas, a wszelkie oskarżające nas myśli, które przychodzą po przyjęciu tego Bożego przebaczenia, od Pana Boga nie pochodzą. Bo Pan Bóg bardzo wyraźnie mówi do szatana, zakazuje ci tego Pan. Amen. Dziękuję pięknie za uwagę, kochani.